Panie trenerze, kilka słów dotyczące przygotowań zespołu do nowego sezonu. No więc zaczęliśmy 16 sierpnia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wszyscy przyjechali dobrze przygotowani. Właściwie dzięki temu zyskaliśmy trochę czasu. Aktualnie wdrażamy to, co chcemy uzyskać w obronie i w ataku. Wkrótce zaczniemy grać sparingi. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało na parkiecie. Kadra liczy 13 zawodników, w tym dwójka młodych chłopaków z Krosna. Jest Pan zadowolony z tego składu, który udało się zebrać i zestawić? Więc tak, jestem bardzo zadowolony. To był cały koncept tego, w jaki sposób chcieliśmy zbudować zespół. Od początku z prezesem Walciszewskim, dyrektorem sportowym Michałem Baranem myśleliśmy nad tym, żeby mieć jak najszerszą kadrę, żeby dosyć mocno, intensywnie móc grać. Dzięki temu też możemy trenować w bardzo mocnym tempie. No, chłopcy przyjechali przygotowani, są zmotywowani. Każdy gdzieś tam ma jeszcze coś do udowodnienia. Taki też był plan tego wszystkiego. I aktualnie jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że na parkiecie potwierdzą, że to był dobry wybór. Poza jednym weteranem, właściwie Darkiem Oszkowiczem, no i ogranym Pawłem Śpiewcem na parkiet takiej Ekstraligi, pierwszej ligi, no w dużej części to są młodzi zawodnicy, Tomek Siedziński też jeszcze z tych starszych, w dużej części to młodzi zawodnicy, średnia niewiele ponad 20 lat. Co będzie Waszą mocną stroną, właśnie ta młodość? Tak, liczę bardzo na energię, młodość, na pewno dobre przygotowanie atletyczne. Myślę, że każdy z tych chłopców gdzieś już grał na jakimś poziomie, który też na tych pierwszoligowych parkietach da nam pozytywne rezultaty. Na pewno długa ławka, aktualnie obserwując to wszystko z boku, jest bardzo fajna atmosfera w zespole, więc liczę, że dzięki tej atmosferze też będziemy osiągać lepsze wyniki. No nic, tylko czekać, zobaczymy, jak to wyjdzie faktycznie w meczach, w konfrontacji z innymi przeciwnikami. Mam nadzieję, że koncept, który przygotowaliśmy i cała ta ciężka praca w off-season przyniesie pozytywne rezultaty. Panie trenerze, 2 tygodnie pobytu w Krośnie, jak wrażenia? Bardzo ładne miasto, świetnie się mieszka, genialne warunki do pracy. Myślę, że to wszystko na początek. Ludzie bardzo mili,